bo nasze ciało ma naturalną zdolność rewitalizacji. Jak się rozetniemy, to skóra sama się zlepia po jakimś czasie, tylko tak jak wspomniałem, nie możemy jej przeszkadzać, nie możemy jej rozdrapywać. A tym rozdrapywaniem właśnie tej naszej rany jest śmieciowe żarcie, narkotyki, papierosy, niehigieniczny tryb życia. Jeżeli to zminimalizujemy i dorzucimy zielonych warzyw, to jest taki właśnie plaster na tą ranę i nasze ciało się super szybko regeneruje. No i odwdzięcza się lepszym snem, lepszym samopoczuciem, ich ogólną egzystencją życiową na plus. Dlatego witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj uszykowałem dla Was materiał dotyczący superfoodsów, bo mnie o to prosiliście. Też chcę Wam podkreślić, że terminologia superfoods więcej ma do czynienia z trendem czy takim pogłosem medialnym związanym z tym, że ktoś był gdzieś w Amazonii i odkrył po konsultacjach z szamanem taki i taki produkt i on nagle się dostaje do mainstreamu i leci niczym taka kometa. Nie będę dzisiaj mówić o jakichś niszowych właśnie superfoodsach, bo tutaj same superfoodsy właśnie leżą koło mnie. I chcę opowiedzieć o czterech produktach, które wpisują się w ten, nie trend, ale w tą terminologię superfoodsów, bo są najbardziej przebadanymi produktami na świecie, jeżeli chodzi o produkty spożywcze i mają szereg najróżniejszych prozdrowotnych właściwości od mózgu po serce, wątrobę, nerki, jelita, poprawę samopoczucia i tak dalej. Dlatego dzisiaj chcę przedstawić Wam cztery produkty, które powinny być w Waszej kuchni. Jest wiele dowodów naukowych, zresztą nie tylko dowodów, bo doniesienia ludowe również to potwierdzają, że czosnek między innymi obniża ciśnienie krwi, przez co pozytywnie wpływa na cały system sercowo-naczyniowy, zmniejsza ryzyko między innymi zawałów, poprawia całą gospodarkę lipidową. Kolokwialnie mówiąc, jest super zajebiście zdrowy dla naszych tętnic i serca. Jeżeli ktoś się martwi o swoje serce, warto wpleść taki czosnek do naszego żywienia w postaci czy to właśnie guacamole, czy nawet pieczony czosnek. On sporą ilość tych wartości odżywczych utraci, ale mimo wszystko, nawet jak są pewne doniesienia, że traci pieczony czosnek około 85% wartości odżywczych, ale i tak te 15% sprawia, że nasze ciało super się rewitalizuje i jeżeli nie będziemy mu przeszkadzać w postaci śmieciowego żarcia, papierosów, narkotyków, to ma moc uzdrawiającą. Dlatego warto się nim zainteresować. Kolejny plus, no to jest aktywacja glutationu, najmocniejszy antyutleniacz, który minimalizuje stany zapalne. Jeżeli w naszym ciele toczą się jakieś infekcje, to też czosnek przybywa z ratunkiem. Kolejna kwestia, no to olejki eteryczne, alicyna między innymi, działa bakteriobójczo, przeciwgrzybicznie, wspiera dobrą florę jelitową. No jedynym minusem dla osób, które mają problemy z jelitami, jest to wysoko fermentujący produkt. Osoby, które mają jakieś predyspozycje do niestrawności, no to różnie może być z tym czosnkiem. Kolejnym produktem są ciemne jagody. Wszystkie w ogóle borówki, jeżyny, morwa i tak dalej. Wszystko, co ma antyocyany, czyli to są polifenole, szeroko pojęta grupa, blisko 8000 związków odkrytych. To ma tak szeroki wachlarz, jeżeli chodzi o nasze działanie, ale jak miałbym się skupić na dwóch najważniejszych kwestiach związanych z regeneracją naszego ciała i pozytywnymi właściwościami, no to na pewno jest odbudowa naszego mózgu, wsparcie naszego mózgu. Jest coś takiego jak czynnik wzrostu BDNF. Jest to substancja, która pomaga nam rozwijać nasz mózg. Zauważyli, że szybciej kojarzą fakty, ich mózg szybciej się regeneruje. Parametry poznawcze też były dużo lepsze. Kolejnym produktem, który wspiera między innymi też serducho, ale może mieć pozytywne właściwości dla sportowców, to są zielone warzywa. Ciekawostką jest fakt, że w 1996, kiedy była olimpiada w Atlancie, zabrakło w promieniu kilku kilometrów soku z buraka, bo wtedy też był taki hejb na to. Wszyscy wiedzieli, że azotany tam zawarte podnoszą parametry naszej krwi. No i wszyscy potrzebowali tych właśnie azotanów w postaci buraków, ale był jeden mądry dietetyk, który powiedział: panie, pani,
Słuchajcie, dokładnie zielone warzywa mają podobny profil azotanowy, więc jeżeli chcecie poprawić swoją wydolność, więcej po prostu jedzcie warzyw. Czy to pietruszka do szejków, czy bazylia w postaci właśnie sałatki, sałata masłowa. Kierujcie się też skalą Andi. Wszystkie zielone warzywa też mają w 100 kaloriach najwięcej witamin i minerałów. No i na koniec zostawiłem spirulinę. Niestety nie mam jej tutaj na pokładzie. A z ciekawostek, spiruliną zainteresował się mainstream w momencie, kiedy NASA zaczęła testować jako produkt, który ma być zabierany na stację kosmiczną. Wiele badań pojawiło się, które rzeczywiście potwierdziły to, że bardzo dobrze wpływa na nasze jelita. Między innymi poprawia tą gospodarkę lipidową, podobnie zresztą jak czosnek. Ciekawostką jest to, że spirulina również ma właściwości detoksykacyjne, ale nie takie, że wyciąga z mózgu jakieś metale ciężkie, tylko jeżeli w posiłku mamy odrobinę spiruliny, to nie dochodzi do wchłonięcia czy to właśnie najróżniejszych pestycydów, czy substancji toksycznych. Spirulina wychwytuje je na poziomie układu pokarmowego, podobnie jak błonnik, i wydala je przez układ pokarmowy. Dlatego też ma wiele takich pozytywnych korzyści. No a kolejna sprawa, jakbym miał to wszystko podsumować, no to pamiętajmy, że te wszystkie substancje, które tu się znajdują, zwłaszcza szeroko omawiane polifenole, one mają działanie synergistyczne, czyli jeżeli połączymy więcej tych warzyw, owoców, możemy liczyć na to, że one zadziałają dużo mocniej. Jeszcze raz podkreślę, że warzywa, owoce, zioła, nasiona, nieprzetworzone produkty mają moc uzdrawiającą pod warunkiem, że nie będziemy naszemu ciału przeszkadzać. Czyli wek z papierosami, z narkotykami, z przetworzoną żywnością i optymalizacja stresu, odpowiednia ilość snu. Uwierzcie mi, że wtedy można powiedzieć, o, przytulić się do tych warzywek i powiedzieć, że one są uzdrawiające. Nic, tylko dorzucić te produkty, które tutaj wspomniałem. Jeżeli chcecie więcej dowiedzieć się na temat różnych systemów żywieniowych, jak to w praktyce stosować, żeby to rzeczywiście zaczęło działać, no to zapraszam na platformę motywator.tv. Tam macie wszystkie szkolenia, kursy, wideo. Cała wiedza jest w zasięgu ręki. Tam jest ta creme de la creme. Tylko najistotniejsze sprawy. Zapraszam do edukacji.